Jan przyszedł na świat w roku 1542 w Hiszpanii jako trzecie z kolei dziecko Gonzaleza i Katarzyny. Warunki w domu były bardzo ciężkie, gdyż rodzina wyrzekła się Gonzaleza za to, że, będąc szlachcicem, śmiał wziąć za żonę dziewczynę z ludu. Jeszcze cięższe warunki nastały, kiedy zmarł ojciec. Jan miał wówczas dwa i pół roku. Matka wkrótce potem oddała Jana do przytułku. Potem pracował w szpitalu, by następnie próbować różnych zawodów u kolejnych mistrzów w tkactwie, krawiectwie, snycerstwie, jako malarz, jako zakrystian, wreszcie jako pielęgniarz. Za zebrane z trudem pieniądze uczył się w kolegium jezuickim w Medinie, jednocześnie pracując na swoje utrzymanie. W roku 1563, mając 21 lat, wstąpił do Karmelitów i wtedy obrał sobie imię Jan od świętego Macieja. W zakonie napotkał znaczne rozluźnienie reguły, dlatego gdy składał śluby, czynił to z myślą o profesji według dawnej obserwacji. Po ukończeniu studiów filozoficznych i teologicznych w Salamance w 25 roku życia otrzymał święcenia kapłańskie. W dniu swojej mszy prymicyjnej spotkał świętą Teresę z Avilla, która podjęła się dzieła reformy żeńskiej gałęzi karmelu. Te dwie bratnie dusze zrozumiały się i postanowiły wytężyć wszystkie siły dla reformy obu rodzin karmelitańskich. W następnym roku święta Teresa namówiła pewnego szlachcica, żeby ofiarował dom w Duruello na założenie pierwszej fundacji reformy. Tam przeniósł się Jan wraz z dwoma przyjaciółmi, których pozyskał dla reformy. 28 listopada 1568 roku złożyli śluby zachowania pierwotnej reguły. Jan przybrał sobie wówczas imię Jan od Krzyża. Postanowił pozostać wierny reformie, choćby miał to przypłacić życiem. Wkrótce okazało się, że będzie miał okazję dać dowód tej wierności. W latach 1569 do 1571 pełnił funkcję mistrza nowicjatu. W roku 1571 został rektorem pierwszego klasztoru karmelitów w Alkalii, który przyjął reformę. Równocześnie pełnił obowiązki spowiednika karmelitanek zreformowanych Awilla. W postępowaniu Jana przełożeni dopatrzyli się niesubordynacji, obawiali się rozłamu zakonu, posypały się napomnienia i nakazy. Gdy Jan okazywał się na nie głuchy, został aresztowany w Avilla w nocy z dnia 2 na 3 grudnia 1577 roku i siłą zabrany do Toledo. Wtrącony do więzienia klasztornego, był nie tylko pozbawiony wolności, ale skazany na głód i częstą chłostę. Nie załamał się jednak. Jak sam pisał, w paszczy wieloryba przebywał 9 miesięcy. Pan Bóg w tych miesiącach udręki zalewał go potokiem pociech mistycznych. Noce ciemne długiego więzienia wykorzystał dla doświadczenia nie mniej bolesnego stanu, kiedy Pan Bóg pozornie opuszcza swoich wybranych, by ich zupełnie oczyścić i ogołocić z niepożądanych pragnień, uczuć i przywiązań. 15 sierpnia 1578 roku udało się mu uciec z zakonnego więzienia w Toledo po długich i żmudnych do tego przygotowaniach. Bracia z własnego klasztoru przyjęli go z wielką radością. Od tej pory ruch reformacki nabrał na sile. W roku 1581 z domów reformowanych Karmelitów utworzona została osobna prowincja. Zezwolił na to papież Grzegorz XIII specjalnym brewe z 22 lipca 1580 roku. Cierpienia Jana, podjęte dla reformy, zaczęły owocować. Gorliwi zakonnicy widzieli w nim męczennika sprawy i zaczęli przekonywać się do reformy. Mnożyły się także nowe fundacje dzięki hojności panów duchownych i świeckich. W roku 1582 Jan został mianowany przełożonym domu w Granadzie, a trzy lata później kapituła wybrała go wikariuszem prowincji Andaluzja. W roku 1587 zrzekł się tego urzędu i został ponownie mianowany przełożonym konwentu w Granadzie. Kiedy liczba zreformowanych klasztorów zaczęła rosnąć i powstały nowe prowincje, papież Sykstus V zezwolił na wybór osobnego wikariusza generalnego dla prowincji zreformowanych, ale generał miał być jeszcze wspólny dla obu rodzin Karmelu. Papież miał bowiem nadzieję, że niebawem cały zakon przyjmie reformę. W roku 1588 odbyła się pierwsza kapituła generalna prowincji zreformowanych. Jednak stronnictwo złagodzonej reguły wzięło górę. Jan został usunięty ze wszystkich urzędów i, jako zwykły zakonnik, zakończył niebawem życie w klasztorze w Ubedze 14 grudnia 1591 roku w wieku zaledwie 49 lat. Umarł zupełnie osamotniony. Najbardziej sławny stał się Jan od Krzyża dzięki swoim pismom. Było ich znacznie więcej, ale Spalono je zaraz po śmierci w obawie, by nie dostały się do rąk wrogów zakonu jako materiał przeciwko złagodzonej regule. Pozostały 22 dzieła, w tym kilkanaście utworów poetyckich, które dla mistyki chrześcijańskiej mają wprost bezcenną wartość. Najważniejsze są dwa z nich: Noc ciemna i Pieśń duchowa. Są one perłami w światowej literaturze mistyki. Oba dzieła początek swój wywodzą z więzienia w Toledo. Oba też przysporzyły Janowi tytuł doktora kościoła. Dzięki nim jest on zwany także doktorem mistycznym. Dzisiaj jego dzieła są przełożone na wszystkie znane języki świata i należą do klasyki dzieł mistycznych. Relikwie doktora mistycznego znajdują się w kościele karmelitów Segowi. Beatyfikowany został przez papieża Klemensa X w roku 1675, a kanonizowany w roku 1726 przez Benedykta XIII. Papież Pius XI ogłosił go doktorem Kościoła w roku 1926. Święty Jan od Krzyża jest patronem karmelitów bosych. W ikonografii przedstawiany jest w habicie karmelitańskim, a jego atrybutami są otwarta księga, krucyfiks, lilia oraz orzeł u jego stóp. Módlmy się. Boże Ty obdarzyłeś świętego Jana od Krzyża Prezbitera niezwykłą miłością krzyża i zupełnego wyrzeczenia się siebie, spraw abyśmy wytrwale idąc za jego przykładem osiągnęli wieczną chwałę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.